Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Czy on, ona myśli niepoważnie? Losujemy znaczek, jakim jest koziorożec. Dzisiaj Wagusia nam się... Karty wylotuje. Dzisiaj Wagusia nam się nie pcha, także... Energię u niego widzę nieciekawo, słuchajcie. O, jest albo zawieszenie jakiejś znajomości u Was, jakiegoś rozdziału, lub zakończenie będzie. Lub po prostu... Na pewno jest albo zawieszenie, albo zakończenie, zaraz sobie to powiemy. Karty wypadają, to zaraz sobie jeszcze jedną dopowiemy. Zakończenie. To wyszło, że bardziej zawieszenie. Zawieszeni jesteście w jakimś chwilowym kaprysie, że tak powiem. Zobaczymy, czy on myśli o mnie poważnie. Tak. Czyli macie odpowiedź czarno na białym, że dziewczyny kobietki myśli. A czy wy myślicie o nim poważnie? Wyskoczyło mi nie i wcale. Czyli to zachwianie emocjonalne u niego może być spowodowane, tak jak u niektórych, kochani, znaków zodiaku, emocjonalnie. Czyli na przykład nie jest pewny, czy wy o nim myślicie poważnie, kochani. Poczekajcie, co im na niego wypada. Wystawiacie, kochane, na karierę. Czyli jeszcze chcecie się bawić, spełniać marzenia, ale to też możecie, jak macie rodzinę. Wspólnie nawet fajnie będzie. Nigdy cię nie zdradzę. Czyli go upewniacie w przekonaniu, że was nigdy nie zdradzę. Wiem, naważyło się piwa. Aha, trzeba je wypić. Czyli coś wam zbroiła. Co wam zbroiła? Ma nienawiść do was. No ciekawe. A za co? Aha, czyli albo was krzywdziła, drodzy mężczyźni, bo jesteś miłością na całe życie, teraz to wiem. Czyli ta osoba się przekonała, wróć do mnie. Aha, czyli się rozstaliście. Czyli tak jak powiedziałam, w zawieszeniu rozstanie i widzicie, bo jest wisielec do góry, powinien być tak, prawidłowo jest do góry nogami wisielec. Jesteś połówką na moje całe życie. Kolejny raz, widzicie, wam to sugeruję. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia z waszej strony, no macie dużo, jeżeli byście się rozstali, jest coś z wisieniem, to na pewno. Masz wspaniałe, dobre serce, zadzwonię lub napiszę niebawem. Chcę mieć z tobą rodzinę przy zakończeniu rozdziału. Wow. Spotkanie na pewno się ucieszysz. Czyli wiecie, coś na pewno wyjaśnić. Niespodzianka. Za mocno cię kocham. Czyli za mocno, można powiedzieć, że mogliście pokłócić o coś, tak? Te karty już wskazują. I po prostu jesteś w zawieszeniu, się rozstaliście, ale ciągnie was. Po prostu jest taka telepatia, ciągnie was do siebie, tak? Co chcecie przekazać jeszcze sobie? Chcę założyć z tobą rodzinę w męskiej energii. Upada wszystko. Tęskni. Jejku, jak się słodko. Tęsknię. Chcę założyć z tobą rodzinę po tym rozstaniu. Zrozumieliście. Miłość. Ma do ciebie miłość. Dużo tęsknotę, miłość. Czyli to rozstanie jednak pomogło wam. Jest zmęczony już. Oznajmia, że już jest zmęczony tą walką o was, tak? Bądź. I rzucił się w duże hobby. No ale zadzwoni i napisze, bo tak jak mówi, się odezwie. Strach. Wy macie strach. Czyli tak jak powiedziałam. Chcecie mieć tą osobą rodzinę. Macie wobec niego poważne plany. Fajnie. Chcecie wziąć ślub. Chcecie wziąć ślub, ale boicie się odrzucenia i znowu padło do was odrzucenie. Czyli te, u niego te zawieszenie, kochani, to mogło być zakończenie jakiegoś rozdziału z wami, bo wy byliście pewnie rozchwiani przez wszystkie znaki emocjonalnie i ta osoba się zawiesiła, nie wiedziała, co po prostu się dzieje. I tak jak powiedziałam, no ale będzie dobrze, pamiętajcie, tak jak do wszystkich znaków, pogodzicie się. Jak jest prawdziwe uczucie, to pamiętajcie, nieważne co było, i tak będziecie razem. Przeznaczenie. A karma, pamiętajcie, wraca. Buziaki.